Inga Marciniak, dobry wieczór. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Co prawda w najbliższych dniach odpoczniemy od gwałtownej burzowej pogody i zrobi się nieco chłodniej, ale z zachodu napływa już do nas ciepła masa polarno-morskiego, a to ciepło odczujemy już w weekend, gdzie termometry wskażą powyżej 25 stopni. Nocą liczne rozpogodzenia z niewielkim zachmurzeniem, z temperaturą od 11 stopni na Pomorzu, przez 12 w centrum, do 13 na południu Polski. W regionie noc bez opadów, jedynie z małym zachmurzeniem. Nad ranem mogą pojawić się mgły, wiatr słaby zachodni, na termometrach do 12 stopni. W ciągu dnia na północy i na północnym zachodzie już w pierwszej części dnia wystąpią opady deszczu. Te chmury frontowe będą powoli przemieszczać się na wschód kraju, gdzie w drugiej połowie dnia może pokropić deszcz. Na termometrach od 18 do maksymalnie 22 stopni. W województwie łódzkim na termometrach zobaczymy jutro do 20 stopni. Szansa na przejaśnienia jak najbardziej jest, natomiast niebo może bardziej się wciągnąć. A na termometrach zobaczymy od 18 do maksymalnie 22 stopni. Dobra wiadomość jest taka, że z każdym dniem będzie robiło się coraz cieplej, a niebo będzie robiło się coraz bardziej słoneczne. Dziś to już wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Dobrego i miłego wieczoru. Do zobaczenia.